Jedyna gliwicka telewizja, dostępna na platformie Imperium Telekom. Witam Państwa w kolejnym programie PRL. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Szota-Exner. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o gliwickich kręgach kobiet. Jesteście pomysłodawczyniami i założycielkami takiego kręgu kobiet w Gliwicach. Powiedzcie, co to jest. Znaczy, idea kręgów jest znana właściwie od dawien dawna i tutaj trudno właściwie, nie będziemy sobie tutaj z Anią przypisywać wymyślenia idei, bo tak, to by było wielkie nadużycie. Natomiast skąd to się, może tak powiem, skąd to się wzięło w naszym przypadku, ponieważ ja działam od dawna w kręgach kobiecych, właśnie w kręgach kobiecych, w sensie takim bardzo ogólnym. Uczę jogi, prowadzę różne warsztaty, takie na pograniczu jogi, ale też takiego wspierania kobiecości, wspierania siły kobiecej. Piszę dużo o kobietach, spisuję herstorie kobiece. No i tak spotkałyśmy się z Anią, która tutaj pełni kluczową rolę w naszym kręgu, ponieważ zajmuje się seksuologią, jest seksuolożką, psychoterapeutką, więc jakby gdzieś mamy tutaj taką fachową już, może nie pomoc, bo to krąg nie jest miejscem rozwiązywania problemów, ale ktoś czuwa nad tym kręgiem, co też jakby patrząc też na tą ofertę kręgów, które w tej chwili się odradzają i jest ich coraz więcej w Polsce, nie jest taką stałą rzeczą, nie jest taką stałą wartością, więc mamy tutaj taką wartość dodaną, że jest wśród nas fachowczyni, ponieważ ja używam feminatyw żeńskich odpowiedników, więc będę się tego trzymać. Natomiast sam kręg, czy to bycie w kręgach, no to jest jakby, można powiedzieć, krąg to jest figura geometryczna, ponieważ to tak dla osób, które mogą być niezorientowane, powiem, siadamy wokół, no na przykład stoliczka czy świeczki, możemy siedzieć na podłodze, możemy siedzieć na krzesłach, próbowałyśmy już wszystkiego. I ponieważ no jest to tutaj wszystkie, jest to koło, jest to krąg, więc nie, jest równość. Żadna z nas nie uzurpuje sobie tego prawa, żeby narzucać swoją, nie wiem, ideę, swoją. I to też budzi taką, przez to, że siedzimy w ten sposób, budzi taką otwartość. No bo gdybyśmy siedziały sobie za plecami, czy w jakimś innym ułożeniu, to by było pewne jakieś takie zahamowanie. A tutaj, no tutaj można, ja bym oczywiście poszła dalej, że budzi się idea siostrzeństwa, w którą ja bardzo wierzę wśród kobiet. No ale to już jest jakby dalsza taka, co z tego mamy, będąc w kręgu. Właśnie, co z tego mamy, będąc, spotykamy się, jesteśmy w kręgu i co z tego mamy? No właśnie, to, że ja jestem fachowczynią, to nie oznacza, że ten krąg to jest forma terapii, czy psychoterapii, czy jakichś takich oddziaływań leczących. To jest to bardziej forma rozwoju i wsparcia kobiecego. Tak, aczkolwiek przerwę, dziewczyny, kobiety przychodzą z różnymi problemami. Oczywiście. Przychodzą też z takimi poważnymi problemami, więc to jest, tak. Jest to jakiś zaczątek do zmiany, może to być jakiś taki... Zaczątek do zmiany, albo takie miejsce, w którym być może pierwszy raz można pewne sprawy otworzyć, pokazać, dlatego że no, naszą taką ideą, czy czymś, co jest niezwykle istotne, to to, żeby każda kobieta, która jest w naszym kręgu, czuła się bezpiecznie, nie czuła się oceniana, czuła się w pełni komfortowo. Może zabrać głos, nie musi, może słuchać, może wprowadzać jakiś osobisty temat. To jest wymiana doświadczeń, które bardzo często to słyszymy od uczestniczek, że
myślałam, że tylko ja tak mam, że jestem z tym sama. Tak, i to jest... A powiedzcie, od czego się zaczęło? Gdzie zauważyłyście potrzebę właśnie takiego? Ja właśnie zauważyłam potrzebę, pracując terapeutycznie z kobietami, które często, gdzie ta problematyka się bardzo powtarzała, że o bardzo podobnych sprawach mówiły i mam takie głębokie przekonanie, że terapia to jest coś niezwykle istotnego i często to jest baza, ale wymiana doświadczeń, wsparcie, wspólnota w tym jakby podobnej problematyce jest jakby też niezastąpione. Często miałam takie wrażenie, że być może ta kobieta już na tym etapie nie potrzebuje terapii, potrzebowałaby się spotkać z innymi kobietami i o tym pogadać. To nie zawsze jest możliwe w kręgu, nie wiem, przyjaciół czy przyjaciółek, gdyż to są czasami tak intymne sprawy, o których my rozmawiamy, że niekoniecznie chcemy, żeby ktoś nam znajomy wiedział o tym, tak? Dlatego tutaj ta jakby w pewnym sensie anonimowość, że my nie jesteśmy jakby na takim jakby polu towarzyskim znajomymi, też uwalnia i daje tą otwartość. Bo ważne jest to i to, o czym mówimy na początku, że nic, co jest w tym kręgu, nie wychodzi poza. To znaczy nie komentujemy tego potem, staramy się zachować tą taką intymność jednak tego spotkania. Natomiast skąd to się wzięło? Ja już od wielu lat pracuję z kobietami, znaczy ja powiem jako taka właściwie praktyczka, praca, bo dla mnie ta praca u podstaw jest bardzo ważna. Ja mam wręcz taką ideę fix pracy u podstaw, zmian tych takich na poziomie właśnie tym takim przyspisanie. Ja jestem bardzo aktywna w mediach społecznościowych, mam swojego bloga, prowadzę i ja dostaję naprawdę bardzo dużo zwrotnych informacji. Przez to też, że uczę tej jogi, która jest poza asanami, takim jakby standardowym poczuciem jogi, to są często też na przykład wyjazdy, gdzie wieczorem siadamy i po jakimś oddychaniu ja czytam kobietom różne ważne teksty i nagle okazuje się, że kobiety zaczynają opowiadać i te opowieści są czasami bardzo mocne i bardzo trudne. Ja oczywiście tutaj nie występuję w roli żadnej ekspertki, bo nią nie jestem, żeby... Natomiast tak to, co Ania powiedziała, samo wysłuchanie i podzielenie się jest na przykład już impulsem, żeby pójść z tym do już fachowczyni, czy do kogoś, właśnie do ekspertki czy eksperta, do kogoś, kto może pomóc. Natomiast często dławienie, jakby noszenie w sobie ciężkich przeżyć jest po prostu tak blokujące, że tu jest chyba tam, tutaj we mnie, jakby tutaj myśmy się spotkały, to prawdopodobnie to tak po prostu nastąpiło, bo obie szukałyśmy takiego porozumienia. Ja współpracuję z wieloma kobietami i to się bardzo sprawdza. Natomiast tutaj to właśnie to też, ja czułam, że to jest potrzebne, żeby jednak rozszerzyć ten właśnie krąg i zrobić go tak bardziej usystematyzować. W pewnych oczywiście tutaj w pewnej przestrzeni, bo wciąż te opowieści gdzieś tam płyną też. Czy temat takiego spotkania jest przez Was narzucany? Jak to wygląda? Czy rozmawiamy z nurtem, że tak powiem, co się wydarzy? My jakiś taki temat przewodni zazwyczaj mamy, wokół którego... Ania wymyśla temat przewodni. Tak, wokół którego zaczynamy, czy wokół którego chcemy tą rozmowę poprowadzić. Natomiast czasami ona gdzieś jakie to do tej pory były tematy? Rozmawiałyśmy o dojrzałości ostatnio, na przykład, ponieważ jeśli chodzi o wiek kobiet, które... zresztą to tak jest najczęściej, że w okolicach 40 zaczynamy... coś nam albo zaczyna doskwierać i po prostu już nie możemy sobie z tym poradzić, albo zaczynamy szukać. To jest taki przełomowy okres w życiu, to nie wymyśliłyśmy tutaj niczego nadzwyczajnego. Ja też pracuję głównie z kobietami w tym wieku, aczkolwiek zdarza się na przykład, że przyprowadza matka córkę młodszą, to też jest piękne w ogóle. I też ja też pracuję z seniorkami. Więc to są kobiety, które już jakby wiedzą, czego chcą, albo wiedzą, z czym sobie nie radzą. Więc ten temat dojrzałości gdzieś tam się przewija. Też tematy związane z seksem przewijają się, bo jak się okazuje, nie mamy z kim o tym porozmawiać, bo rozmowa jednak z partnerem jest czymś innym niż na przykład w grupie kobiet. I ja tutaj nawiązuję też do tego, że kiedyś ta wielopokoleniowość, na przykład bycie w takich wielopokoleniowych rodzinach, oczywiście nie zawsze to było dobre, ale było jednak jakąś taką
taką, no, mogło dawać wsparcie, jeśli babcia opowiedziała i to była życzliwa babcia swoją historię i można było przynajmniej popatrzeć z perspektywy na swoje problemy. Natomiast w tej chwili tego nie ma, no, praktycznie zanikło zupełnie. No. Nawet mało która kobieta ma dobry kontakt ze swoją matką, a co dopiero wstecz. To w ogóle jest, to już nie jest nasza kultura, niestety. Tylko właśnie to jest istotne i chyba warto podkreślić, że nie ma oceniania w kręgu. Tak, nie ma oceniania, tak. To jest w dzisiejszych czasach to jest bardzo cenne, chyba że może być miejsce, w którym nie będziemy ocenione. Nikt nam nie powie dobrze, źle i nie wystawi oceny. Tylko będziemy czerpać, mogę tak powiedzieć, tak, bo nie rozwiązuje się problemów w kręgu, ale można... Się problemów, natomiast one czasami się rozwiązują same. Poprzez to, że no właśnie o czymś kobieta powie, co ją dławiło, męczyło, co się wydawało nie wiadomo jak wielką sprawą i problemem, uwalniając to, często ten problem jakby znika w takim znaczeniu, że on przestaje być problemem, że ona zupełnie inaczej zaczyna to postrzegać, sobie radzić, żyć, odkrywa też swoją kobiecą siłę, no bo to jest też coś takiego niesamowitego w tych kręgach, że kobiety od siebie czerpią tą kobiecość, tą kobiecą siłę. No bo jednak rzadko mamy taki moment, wydaje mi się, w życiu, w dniu, że się w ogóle nad swoją kobiecością jakby zatrzymujemy. Obowiązki, życie, stres, kariera, dzieci, mężowie, to wszystko, co życie nam przynosi, no gdzieś ta kobieca się często sprowadza, no nie wiem, rano do makijażu albo do pójścia do fryzjera. Natomiast kobiecość to jest coś o wiele więcej i będąc w takim kręgu i właśnie słuchając tego, jak inna kobieta swoją kobiecość przeżywa, jak inna kobieta swoją kobiecość, jaki ma może problem. Ja mogę w tym odnaleźć siebie, mogę tej kobiecie też pomóc, no bo to często się po prostu dzieje, tak, że któraś coś powie, a druga powie, słuchaj, no ale ja mam tak, pomogło mi to, albo spróbuj tak. I w tym momencie często to obserwujemy, prawda, te kobiety się rozkwitają. To jest też kwestia inspiracji. Ja na przykład dostaję często taką zwrotne wiadomości, no bo wczorajszym sobotnim kręgu dostałam po prostu kilka wiadomości, gdzie kobiety piszą, że dla nich to są bardzo ważne spotkania, że myślą na przykład przez 2 dni po tych spotkaniach o tym, co powiedziały inne kobiety, że to jest takie inspirujące, że to jest takie budujące i no takie trochę, nie wiem, nawet przytulające, w sensie takiego, czego potrzebujemy bardzo. I to jest, kultura wciąż jest patriarchalna, więc w której żyjemy, więc jakby ciężko to tak w ten sposób ująć, żeby właśnie dostać takie ciepło od kobiety. Wydaje mi się, że ten krąg, te nasze kręgi też po to są. Znaczy wydaje mi się, jestem tego pewna. Tak się zastanawiam, bo czy to jest stała grupa kobiet? Bo moje pytanie stąd wynika, bo nie każda chyba kobieta ma taką odwagę przyjść, usiąść w kręgu i od razu mówić. Czy może na przykład przyjść i posłuchać, czy... I tak się zdarza. Tak się zdarza. Tak. Albo nie jest to traktowane jako jakieś albo zdarza się, że się otwiera kobieta pod sam koniec. Jak już kończymy, to wtedy, bo zawsze robimy taką rundkę na koniec podsumowania. Oczywiście nie trzeba zabierać głosu, bo to nie jest żadne wyrywanie do tablicy, tylko i na przykład wtedy okazuje się, że ta kobieta, która milczała przez cały czas, chce coś powiedzieć ważnego i oczywiście zatrzymujemy się nad tym, ale to też pokazuje, jak po prostu silne są w nas takie mechanizmy. No ciężko się otworzyć. I oczywiście jedne z nas mają łatwość, i to już jest duży plus, bo takim osobom się łatwiej żyje w życiu, no i po prostu. Więc to też nie do końca tak właśnie wygląda. No a wracając do pytania, to jest taka grupa półotwarta, nazwijmy to. No jest pewien stały trzon kobiet, które są z nami od początku i przychodzą od początku, ale też dochodzą nowe panie. Tu nie ma problemu. To nie jest tak, że to jest zamknięty krąg i teraz już, nie wiem, trzeba zdać egzamin, żeby zostać przyjętym. No wystarczy, bo Kasia się tym zajmuje w odpowiedzi na wydarzenie się zapisać. Z tym, że no, mamy taką liczbę osób dość ograniczoną do 10, bo żeby za dużo nie było.
żeby też można było swobodnie się czuć właśnie, no bo im większa grupa, no to później też jest i większy chaos i może trudniej się osobom takim, które by miały właśnie taki kłopot z otwartością, otworzyć przed większą grupą. No, natomiast ja myślę, że u nas taka panuje atmosfera, że no właśnie jest odwrotnie, że to często jest tak, że trzeba gdzieś tam ciąć te wypowiedzi, no bo każda chce dużo mówić i się dzielić i żeby dla wszystkich było miejsce, no to czasami trzeba pilnować tego, żeby trochę mniej mówić. Czy są jakieś zasady w grupie, których trzeba przestrzegać? Właśnie to, że nie wynosimy tego, co usłyszałyśmy, co powiedziałyśmy na zewnątrz. I to jest bardzo ważne. Dla mnie jest ważną jednak taką zasadą, ona jest może taka, bo o tym mówimy na początku, niepisana, ale ona wynika też z naszego zachowania i z naszych postaw, żeby to jednak była życzliwość i taka po prostu, no taka otwartość na drugiego człowieka, na tą drugą kobietę, więc jakby nawet jeśli rzeczy są takie, z którymi się nie zgadzamy, to jakby nie oceniamy tego, właśnie nie komentujemy tego w ten sposób oceniający. Także to jest bardzo ważne i istotne, bo to my jesteśmy bardzo różne, więc to też ostatni krąg też mi to pokazał, że jesteśmy na tak różnych etapach życia, mimo podobnego wieku na przykład, że to jakby nie w tym rzecz, żeby oceniać, żeby bawić się w jakieś takie... Ale gdzieś te wszystkie kobiety znajdują wspólną... Tak, myślę, że tak. No, tematy są kobiece. No, te tematy, wracając jeszcze do tematu, no, są związane też z ciałem, seksualnością. Właśnie z ciałem, rozmawiałyśmy też o ciele. To są takie tematy tabu, myślę, o których trudno jest rozmawiać i nawet często w gabinecie jest trudno rozmawiać sam na sam, a w kręgu no, coś takiego się dzieje, że no, jedna wystarczy, że będzie kobieta bardziej, nie wiem, otwarta i taka świadoma i to z automatu odważa kolejne, tak? I wtedy jakby można powiedzieć o różnych sprawach, których no, gdzieś tam w środku mamy, ale absolutnie tak, nawet boimy się ich wypowiedzieć na głos. Więc ten krąg uwalnia, można tak to powiedzieć? No ja myślę, że tak. Tak, ja myślę, że tak. I to w ogóle jest taki właśnie przyczynek do zmian może być pewien. Oczywiście, co z tym zrobimy dalej? To jest już praca taka trochę indywidualna, ale tak jak Ania powiedziała, samo dostanie takiego wsparcia, czy wysłuchanie innej opowieści, która okazuje się na przykład całkiem zbieżna z moją, tylko myślałam, że tylko ja tak mam, jest już takim uwalniającym, taką, no, jakby wszystkie, znaczy, bo to, co właśnie mówimy też o tej sile kobiecej, żeby jednak jej szukać, my ją mamy i to jest po prostu, to tylko to jakby w tej takiej kulturze, w której żyjemy, to często ulega jakimś tam zaburzeniom. Natomiast no, staramy się jednak o tym rozmawiać i to już jest dużym, dużym plusem. My chyba tak dążymy do perfekcji, że my zapominamy w ogóle o tej sile kobiecej, ale to jest chyba sposób wysłuchać i zobaczyć tą siłę w innej kobiecie. Wtedy można się w niej przejrzeć. No tak, i zobaczyć, że w podobnych sytuacjach ktoś sobie poradził w ten sposób, ktoś w ten. I to też daje taki obraz jakby ogólny. My też z Anią zresztą zamierzamy ten temat pogłębić i już zresztą organizujemy w tej chwili takie spotkanie troszeczkę pogłębionego kręgu. Właśnie takiego trochę uwalniania swojej siły na wiosnę. No to brzmi tak magicznie, ale magicznie i życzeniowo, ja wiem, ale to tak bardziej, natomiast to będzie taka, już właściwie mamy zamkniętą tą edycję 21 marca, spotkamy się w takiej kameralnej grupie kobiet i to będzie taka pogłębiona jednak praca tutaj z mojej strony bardziej też i nad oddechem, nad taką świadomością właśnie tej przeszłości, her story, która jest w nas i z której też można z tych przodkiń, z siebie czerpać, ze swojej her story. Natomiast no, Ania tutaj już bardziej tak właśnie fachowo i to będzie dłuższe spotkanie, czterogodzinne, więc jakby też zamierzamy też iść w tą stronę, żeby to po prostu pogłębić ten temat, bo to jednak... W tej grupie to tak jak to jest taka zajawka, to jest coś, co jest taki zaczyn, który może stanowić o czymś większym. Tak. Jakby zachęcamy do poszukiwań, tak, czy zawsze staramy się jakąś też wiedzę dać, no bo jest dużo niestety wciąż przekłamań, stereotypów, mylnych przekonań, które wierzymy wszystkie i wszyscy, więc no też przy okazji różnych tematów ja się staram taką też wiedzę dawać, która by była też uwalniająca
wspierająca i rozszerzająca mhm. dla tych kobiet, żeby potem mogły właśnie przy innych okazjach w życiu swoim codziennym po prostu korzystać z tego. No. Co kobiety, co dostają, co mają, co zyskują po takich spotkaniach? Jakie są wiadomości zwrotne? Jakie dostajecie od nich? No to właśnie mówiłam już, że dostajemy głównie takie, znaczy dostajemy, no dostajemy wiadomości bardzo pozytywne. No a zresztą. Czy też, przepraszam, jest taka tęsknota właśnie za przebywaniem z kobietami, że to się znaczy, budzi tak, jednak? Tak, ja uważam, że taka jest. Ja uważam w ogóle jakby po swoich działaniach, tych już wieloletnich, widzę, że to właściwie jest coraz większy, bo to też jakby... Ja działam, ja tak myślę, ja tak działam mm-hmm. i ja jestem temu wierna, w sensie tak. od początku i o tym piszę, więc jakby to jest, natomiast myślę, że i tych kobiet jest coraz więcej wokół tego, co robię i myślę, że Ania też ma podobne doświadczenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, znaczy, że jakby to zresztą o czym zawsze mówię, że ponieważ została złamana jakaś taka wielopokoleniowość, taka naturalna, mm-hmm. naturalna sytuacja, w której kobiety były razem i której robiły pewne rzeczy razem. Myśmy poszły bardzo do przodu, ale dużo mamy jeszcze do zrobienia, bo to tak jak ja dalej uważam, że społeczeństwo jest patriarchalne i wciąż żyjemy w takich pewnych schematach bardzo. Mm-hmm. Natomiast jakby tutaj możemy czerpać właśnie od innych kobiet i to jest coś niesamowicie ważnego i takiego rzadkiego, to co się dzieje na tych kręgach, bo to, znaczy my nie możemy tutaj opowiadać, o czym my rozmawiamy, tak. ale konkretnie, ale to są chwile wzruszenia, przynajmniej ja to tak odbieram i wiem, że te kobiety też, bo one potem piszą o tym, że to są takie chwile, takie momenty, w których nagle się okazuje, że ta kobieta, która obca w sumie, przeżywa podobnie, że na przykład jest o krok dalej, bo coś załatwiła już w swoim życiu, próbuje się zmienić, widzimy na przykład pewne zmiany takie, które następują z kręgu na krąg. Dobrze mówię, tak. Że one, to jest niesamowite dla nas. Oczywiście to może się, to jest życie, więc to może iść w różnych kierunkach, tak jak Ania ostatnio zauważyła na kręgu, że różne kierunki może obrać ta zmiana. No ale my widzimy tą zmianę, więc to jest po prostu niesamowite. No tak, bo dla tych kobiet my się spotykamy raz w miesiącu. Mhm. Czyli jest miesiąc przerwy, ale myślę, że to wszystko, no to w nas też i tak samo w naszych kobietach, to żyje, to pracuje, to jest doświadczenie emocjonalne i ja myślę dość silne doświadczenie emocjonalne, tak. dlatego że no właśnie, no, to się coś takiego dzieje, że ta intymność jest w dość krótkim czasie taka głęboka. Te więzi, które się po prostu wydarzają, no uruchamiają wiele też takich no, niezwiązanych z tym kręgiem czy z tym tematem spraw, które potem u tych kobiet pracują. Więc no, to jest taki szeroko rozumiany rozwój, myślę, mm-hmm. że przychodząc raz w miesiącu, no to nie jest tylko tak, że to jest tylko ten raz w miesiącu, mm-hmm. przyjdę i się tam i coś zadzieje, albo nie. Sobie wszystkie rzeczy, tak, bo to tak nie, w ogóle tak, nie tak, działa. Tak, tak. To jest proces. Tylko to jest proces i to jest też tak, no właśnie, że się o tym myśli, że się tęskni, że się już czeka, kiedy znowu przyjdę, kiedy znowu usiądziemy, spotkamy się, tak, kiedy dam sobie też ten czas po prostu, ten czas coś, co jest najcenniejsze i najbardziej deficytowe. My na nic nie mamy czasu. Kobiety na nic nie mają czasu. Kobiety są kierowcami swoich dzieci, kucharkami, praczkami, sprzątaczkami, wszystkim. Nie mają czasu dla siebie. A tu się nauczyły, że warto jest ten czas sobie dać, zatrzymać się, usiąść, wyłączyć telefon. Ale też trzeba sobie dać prawo do tego tak, czasu. Tak, trzeba. No zachęcamy. Tak, ale to jakby to ja zawsze myślę też o tym, bo jakby tutaj moja ta taka we mnie polityka równościowa jest bardzo silna, że to my wciąż jednak obracamy się w jakimś takim środowisku kobiet świadomych i takich, to bardzo dobrze. Natomiast ja mam cały czas takie ambicje, żeby iść z tym szerzej i to trochę jakby... Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby zarażać tą ideą, mówić, dlatego też piszę bardzo dużo o tym, bo przynajmniej mam poczucie, że może te kobiety, które właśnie nie dadzą sobie prawa, nie odważą się, są w różnych trudnych na przykład relacjach, bo to też trzeba o tym powiedzieć, albo w trudnych układach, tak. przynajmniej przeczytają i to będzie jakiś taki po prostu taka iskierka nadziei, że dlatego no, dla mnie to jest niezwykle ważne. No zresztą ja, tak jak mówię, no, ja organizuję bardzo dużo w tej chwili wyjazdów takich kobiet
miesięcy. To są wyjazdy, gdzie właściwie joga jest, czasem się śmieje, taką przykrywką, żeby, no bo my oczywiście robimy różne tam asany, ćwiczymy to ciało, wzmacniamy, ale też bardzo dużo rozmawiamy. I tam mnie to jest po prostu niebywałe, jak po prostu kobiety potrafią wieczorem, czasem przy winku, czasem bez, otwierać się właściwie przed obcymi, ale jesteśmy tylko w kobiecym gronie, więc to jest chyba też to. Jeśli pojawiają się mężczyźni, tak myślę, to się troszeczkę zmieniają się. Znaczy, tak. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko mężczyznom, żeby było jasne. Jako feministka jestem często oskarżana o różne, ale to tak nie jest, to tak nie działa. Ale, natomiast jakby pracuję z kobietami i taki jest moja misja, tak, ja tak uważam. I dlatego z Anią mamy tutaj dużo, dużo wspólnych punktów. Spotykacie się raz w miesiącu, takie spotkanie trwa. Dwie godziny. Jest zawsze kawka, herbatka, coś do picia, jakieś słodycze, ciasteczko. Także zapraszamy wszystkie gliwiczanki i kobiety z okolic. No, naprawdę warto spróbować i dać sobie ten czas. Takie magiczne pytanie, czy trzeba się jakoś przygotować? Zawsze mnie to zadziwia, bo to jest pytanie, które pada właściwie w 70% po raz pierwszy, czy trzeba się jakoś przygotować? I zawsze myślę sobie, co można by było tak naprawdę, no bo fizycznie nie, bo siedzimy akurat u nas w kręgu, siedzimy teraz na krzesłach, więc można przyjść nawet w krótkiej spódnicy i wszystko będzie okej. Okay. Znaczy śmieję się w tej chwili, ale można przyjść w czymkolwiek, ale natomiast ja nie wiem, co się kryje pod tym pytaniem. Myślę, że trzeba mieć w sobie odwagę, żeby przyjść. I to jest po prostu. Jest być tyle. Może to jest pytanie, które gdzieś tam to pytanie właśnie odwagę. Nie wiem, tak mi się wydaje, że może to jest zakamuflowane pytanie. Też mi się wydaje, że natomiast ja rozumiem, mieć wszystko pod kontrolą. Tak. Również w punktach wypiszemy sobie, co trzeba zrobić, żeby. Bo to jest, tak. To może być tak, że przyjdzie się na ten krąg i się nie otworzy. Tak. Bo tak jak mówię, rzadko tak bywa, ale zdarzają nam się takie sytuacje, że kobieta, która słuchała przez całe dwie godziny, nagle pod koniec zaczyna mówić. Oczywiście to jest, zaczyna mówić i to jest w ogóle piękne. No tylko jakby, tak jak mówię, no może to jest właśnie kwestia też jakiegoś takiego, no ale czasem nie można, nie da się przygotować. Tak. Czasem się nie da przygotować i trzeba sobie na to pozwolić. No, to też jest trudne. Do bycia nieprzygotowaną. Tak. Straszne. Gdzie można znaleźć informacje? Ja na swoim profilu facebookowym Katarzyna Szota-Exner i na herstory.pl zawsze wrzucam informacje. Mam też swoją stronę yogasana.pl. Ania ma... Też jest Facebook Psycholog Gliwice. Tam też wrzucam, aczkolwiek przyznam, że nie tak. Czasami to umyka, więc największym jakby... Yogasana.pl zawsze to Kasi. Wszystkie są te informacje. Także, ale też można pisać do mnie albo dzwonić. Tak samo jest numer telefonu wszędzie. I proszę się nie bać. Proszę się nie bać, zapraszamy. I to, że tam są panie, a przychodzi nowa osoba, nikogo nie zna. Zawsze tak jest, że przychodzi jakaś nowa osoba, jakaś nowa kobieta, więc to w ogóle nie... Wiem, że czasem tak jest, że na przykład kobiety przychodzą we dwójkę, tak, przyjaciółki, zabierają. To też jest fajne, bo znaczy w ogóle ta idea przyjaźni jest bardzo kobiecej, moim zdaniem bardzo cenna i to też pokazuje, jaką mamy taką potrzebę i to jest piękne. Natomiast proszę się nie bać. A może zapraszamy też. Daleko pójdę, ale czy możliwe, że też tworzą się przyjaźnie w tym kręgu? Czy to nie jest? Ja myślę, że to jest taka specyficzna przestrzeń, że my rozmawiamy o pewnych... Myślę, że to też jest trochę tak, jak właśnie, że to jest kwestia, że jak się wyjdzie z takiego kręgu, to trzeba trochę przemyśleć pewne rzeczy. Bezpiecznie. Tak. I więc, ponieważ nie komentujemy tego, więc nie wyobrażam sobie, jakby to mogło być, że znaczy być może jak przychodzą przyjaciółki, to one tam między sobą komentują, ale jakby co innego, jeśli się... Znaczy na pewno ja ze swojego doświadczenia wiem, że zawsze po każdym wyjeździe tworzę taką grupę, która i ta grupa się potem z niej wypisuje, bo już po prostu ta grupa żyje i wiem, że niektóre kobiety zaczynają ze sobą po prostu się spotykać, w sensie tam... Więc znaczy ja w ogóle uważam, że ta siła przyjaźni, bycia z kobietami jest taka potrzeba, jest tak mocna, tak silna, że to gdzieś tam owocuje. Natomiast trudno powiedzieć, czy to... Bo to nie jest po to. Ten krąg nie jest po to, żebyśmy tworzyły tutaj przyjaźnie. Zapraszamy. Tak, zapraszamy serdecznie. Tak. Dziękuję bardzo.
Jedyna gliwicka telewizja, dostępna na platformie Imperium Telekom.